wyścigu takiego, na jakiego czekaliśmy. Cudowny wyścig, no naprawdę nie spodziewałem się, że on się przebije, a że jeszcze na pierwsze miejsce, że złapie tak szybkiego przecież dzisiaj Waculika, bo to widać, że on jest bardzo szybki. Tego jeszcze nie było w turnieju, ten zawodnik jadący zazwyczaj pierwszy odjeżdżał mocno, nawet jeśli ktoś się go trzymał, to nie był w stanie zaatakować, a teraz Bartosz, nabierając tej prędkości i tocząc najpierw fantastyczną rywalizację z dwoma mistrzami świata, z gośćmi, którzy mają na koncie w CV 6 tytułów indywidualnego mistrza świata, poradził sobie z nimi, a później jeszcze dopadł straszliwie szybkiego w tym roku Waculika. No Waculik uciekł ze startu i tutaj nie wiem, co się stało, że wyjechał tak szeroko Bartek Smalznik, stracił bardzo na tym, bo jeszcze lekko przyblokował Hancock, ale tutaj riposta była natychmiastowa, twardo, tak się jeździ na żużlu, to jest tak jak wspominaliśmy, sport dla twardych ludzi. No nie czuję tego, wydaje mi się, idealnie Hancock, bo noga wędruje w dół kilkanaście metrów przed wirażem, coś jest nie tak, coś jest, coś niedobrego dzieje się z Gregiem Hancockiem, poza tym no, był przed Bartoszem Smalznikiem w tym pierwszym łuku, podobnie jak Wolfgang Denny, obaj